Cześć, witam was ponownie u siebie. Dzisiaj przychodzę do Was ze sprawą, która jest bardzo świeża, bo, bo, bo z początku tego roku i ja o tej sprawie słyszałam kilka słów, kiedy, kiedy to wszystko się zaczęło. Natomiast zajmowałam się wtedy tworzeniem innych materiałów i jakoś tak ona mi uciekła. Kilka dni temu trafiłam na nią ponownie i byłam, szczerze mówiąc, zszokowana tym, jak wiele już. Pojawiło się wątków w tej sprawie, przecinających się ze sobą wątków, jak wiele pojawiło się teorii, jakie fakty wyszły na jaw. I szczerze mówiąc, to kiedy zaczęłam się w to zagłębiać, to poczułam się w tym bardzo, bardzo zagubiona. Dlatego ten film służy jakby nie tylko przedstawieniu Wam tej historii, ale także może po układaniu Pewnych wątków w jakąś logiczną całość, nie tylko, nie tylko wam, ale, ale w pewnym sensie także mnie. I chodzi o sprawę pani Grażyny Kuliszewskiej, która zaginęła 4 stycznia tego roku. Niestety już w tym momencie wiemy, że ta sprawa miała swój tragiczny finał, ponieważ 28 lutego w Bielczy z rzeki Uszwica wyłowiono ciało pani Grażyny. Którą po, które po kilku dniach zostało zidentyfikowane przez, przez jej męża i przez jej siostrę. Zawsze jest mi bardzo smutno, w takich sprawach, szczególnie kiedy, kiedy gdzieś tam w tle pojawia się dziecko, bo, bo pani Grażyna miała małego synka, który no, został bez matki, więc zawsze gdzieś tam jest to takie strasznie przykre i bolesne. Natomiast ta sprawa jest tak tajemnicza i, i, i pełna bardzo dziwnych i niewyjaśnionych wątków, i znowu jest um, znany detektyw w tle, dlatego też postanowiłam, że, że wam o niej opowiem. Pani Grażyna miała 34 lata i od lat 14 już mieszkała razem ze swoim mężem Czesławem w Londynie, podobnie jak wielu naszych rodaków wyemigrowali za chlebem za granicę. Mieszkał z nimi również także syn, um, niespełna w tym momencie pięcioletni Patryk, który urodził się tam już na miejscu. Mieszkali oni w londyjskiej dzielnicy Ealing, um, która jest znana z tego, że, że zamieszkuje tam wielu Polaków i z tego co udało mi się dowiedzieć pani Grażyna, Um, pracowała na, na chyba pół etatu w szkole, um, sprzątała tam przez kilka godzin dziennie. Nie udało mi się dowiedzieć, gdzie pracował jej mąż, natomiast wiem, że on um, pracował na, na cały etat. W okolicach Bożego Narodzenia e, ubiegłego roku pan Czesław wraz ze swoim synem przyjechali do Polski na święta Bożego Narodzenia. Pani Grażyna do nich nie dołączyła, ponieważ podobno miała zaplanowane jakieś ważne badania i, i zasłaniała się problemami zdrowotnymi. Dlatego też syn wraz z ojcem przyjechali do Polski i spędzili święta razem z tatą pani Grażyny i z rodzicami pana Czesława. Krótko po, po świętach Bożego Narodzenia, a na początku nowego roku, a dokładnie 3 stycznia, pani Grażyna przyleciała. Do Polski, przyleciała do Krakowa i stamtąd udała się do, do miejscowości Bożencin, bo stamtąd właśnie pochodzi i tam też mieszka jej rodzina. I cel przyjazdu do Polski pani Grażyny był taki, że miała ona się udać z mężem do notariusza i w zamian za 15 tysięcy funtów, um, które Miał, miał dać jej mąż. Miała ona przepisać na niego działkę, na której stał ich wspólny dom. Miała przepisać na, 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 na syna i na męża. Do czego nie doszło, ponieważ jak się okazało, para nie zgromadziła wystarczającej ilości dokumentów. Jeżeli chodzi o to, do czego były pani Grażynie potrzebne takie pieniądze, no bo 15 tysięcy funtów. To jest spora kwota. To jak tłumaczył Pan Czesław, kiedy, kiedy zapytał o to żonę, to powiedziała mu, że i tak nie zrozumie. Mąż Pani Grażyny martwił się o to, że tak duża suma pieniędzy potrzebna jest jej na leczenie, ponieważ um, jej mama chorowała, um, z tego co udało mi się dowiedzieć, na, na nowotwór i, i Pani Grażyna też była w grupie ryzyka. I mąż martwił się, że te pieniądze potrzebne są żonie na leki. Natomiast wydaje mi się to nieco dziwne, że. Małżeństwie, jakkolwiek, jakkolwiek by się w małżeństwie nie działo, jedna strona nie mówi drugiej o, o tak poważnej rzeczy i ukrywa to, że potrzebuje tych pieniędzy na, na, na coś związanego ze swoim zdrowiem. Natomiast no, no tak twierdzi pan, pan Czesław, że, że, że obawiał się, że, że tak właśnie mogło być. Podczas swojej krótkiej wizyty pani Grażyna odwiedziła także swojego ojca. I wieczorem 3 stycznia była wraz z mężem i synem w ich wspólnym domu. I Pan Czesław wspomina, że oglądał mecz, i podczas tego meczu usłyszał krzyk żony, a potem usłyszał płacz syna. Syn zszedł na dół razem, razem z żoną, chciał coś zjeść, więc, więc dostał coś tam do jedzenia i poprosił oboje rodziców, żeby się z nim. Położyli, co, co, co też oni zrobili, podejrzewam właśnie że po to, żeby go uspokoić. No i pan Czesław twierdzi, że obudził się następnego dnia rano, czyli 4 stycznia, i żony już w domu nie było. Zobaczył otwartą bramę, dlatego myślał, że, że być może wyszła do sklepu po pieczywo, jednak kiedy ona przez dłuższy czas nie wracała, no to wówczas postanowił odwiedzić swojego teścia, jednak tam także jej nie znalazła, a teść nie otworzył mu drzwi. Tego samego dnia pan Czesław dostał od żony wiadomość, której treść brzmiała: zobaczymy się w Londynie. Dlatego też się nie martwił, bo, bo stwierdził, że żona po prostu udała się na, na, na lotnisko w podkrakowskich balicach, skąd miała wracać do Londynu. Dlatego i on um, razem z synem spakował się i, i wrócił do domu. No, i na miejscu okazało się, że pani Grażyny nie ma, że nie daje znaku życia, że jej telefon jest wyłączony. Dlatego też mąż wszczał alarm i zawiadomił brytyjską policję o tym, że nie może znaleźć żony, że żona że nie daje znaku życia. I swojego kuzyna w Polsce poprosił o to, żeby, żeby zrobił to samo, żeby zawiadomił policję w Polsce, żeby mogły rozpocząć jakieś poszukiwania, bo na tym etapie to już wydawało się dziwne, że, że pani Grażyna. Nie kontaktuje się z nikim z bliskich. Zaczęły się więc poszukiwania pani Grażyny. Szybko ustalono, że szukanie jej w Wielkiej Brytanii nie ma żadnego sensu, ponieważ jej tam nie ma. Wiadomo to było stąd, że bardzo łatwo sprawdzić, czy dana osoba przekroczyła granicę, czy, czy skorzystała ze swojej karty pokładowej. W przypadku pani Grażyny tak się nie stało i dlatego skupiono się na poszukiwaniach głównie w Polsce. Kiedy trwają poszukiwania, to dziennikarze docierają do rodziców pana Czesława i znalazłam taką wypowiedź, która mnie bardzo zainteresowała, a mianowicie, mama pana Czesława była zdziwiona tym, że on nie wrócił do Polski natychmiast i nie zaangażował się w poszukiwania żony. Ja to sobie tłumaczyłam w ten sposób, bo nie wiem jakby z kiedy dokładnie, z którego dnia jest ta wypowiedź. Ja sobie to na początku tłumaczyłam także, że jeżeli było to jakby relatywnie, Szybko po tym, jak, jak ta cała informacja wyszła, no to wtedy ma to sens, bo, bo on może twierdził, że ona jest, w, podejrzewał, że jest w Wielkiej Brytanii, że jest tam potrzebny. W Polsce jest jego rodzina, znajomi, przyjaciele, którzy, którzy mogą sprawę nadzorować stamtąd. Natomiast no, on został w Wielkiej Brytanii, bo może liczył na to, że właśnie ona jest tam i że gdzieś tam się odnajdzie i że będzie potrzebny brytyjskiej policji. Um, no natomiast jeżeli to się wydarzyło później, to oczywiście no nie, nie miałoby to najmniejszego sensu, bo tak jak wspominałam, wiadomo było, że pani Grażyna granicy nie przekroczyła i do Wielkiej Brytanii na, na lotnisko nigdy nie trafiła. Natomiast to, co mnie dziwi w tej wypowiedzi, to jest po prostu sam fakt tego, że, że takie słowa padły z um, ust mamy pana Czesława i że jakby można wyczuć pewną, pewną podejrzliwość. Um, w jej wypowiedzi. Za każdym razem, kiedy w mediach pojawiał się wizerunek męża zaginionej, czyli pana Czesława, rysował on bardzo ciepły, pogodny, bardzo pozytywny, czasem nawet wręcz cukierkowy obraz ich rodziny, która. Według niego, no jak każda rodzina się kłóciła, ale była bardzo zgodna, była bardzo się kochająca. Mówił o tym, jak bardzo on i syn za żoną, jak bardzo chcieliby, żeby, żeby ona do nich wróciła. No i niestety bardzo szybko ten obraz zaczął się burzyć, ponieważ po około dwóch tygodniach um, na Facebooku pojawiła się taka informacja, że ktoś oferuje 100 tysięcy złotych za jakiekolwiek informacje, które będą pomocne w odnalezieniu pani Grażyny. I, i tą osobą był niejaki Sardar, który um, również mieszkał w Londynie i początkowo um, przedstawiał się jako, jako przyjaciel pani Grażyny. No i to zbiegło się w czasie z. Wynajęciem przez pana Czesława detektywa do, do poszukiwań. Jego żony tym detektywem jest Bartosz Weremczuk, który ostatnio również stał się bardzo medialny. Uczestniczył też w poszukiwaniach zaginionego w Poznaniu Michała Rosiaka. I detektyw, co, co kilka dni dzielił się na, na Facebooku czy też z prasą różnymi doniesieniami i, i rewelacjami, które, które ponoć odkrył badając tę sprawę. No, i okazało się między innymi, tak twierdzi detektyw, że ten, ten sardar, który zaoferował nagrodę za jej odnalezienie, nie jest wcale jej znajomym czy przyjacielem, tylko, tylko jest jej kochankiem i że ona od dłuższego czasu się z nim spotykała i tak naprawdę planowała odejść od męża, żeby, żeby się z nim związać. Detektyw dotarł, dotarł również do takich informacji, że pani Grażyna w lipcu zeszłego roku kupiła sobie egzemplarz Koranu, który uczyła się czytać, że, że myślała o przejściu na islam, a także, że bez wiedzy męża wzięła dość sporą pożyczkę w jednym z londyńskich banków. Udało im się także ustalić, że w listopadzie zeszłego roku pani Grażyna była razem z Sardarem w Mediolanie, gdzie także odwiedziła swoją siostrę, która, która mieszka we Włoszech. Um, nie wiem tego niestety na pewno, ale, ale też gdzieś czytałam, że Dowody jakby potwierdzające te, te teorię związaną z jakby ich wspólnym wyjazdem, potwierdzały jakieś zdjęcia czy statusy na, na, na właśnie profilu tego mężczyzny, do których już niestety nie można dotrzeć, bo, bo zostały one usunięte, pewnie w związku z tym, że, że jest nim teraz dość, dość spore zainteresowanie i, i ludzie próbują wyciągać różne informacje i materiały na jego temat. Mąż pani Grażyny, zapytany o te wszystkie rewelacje, twierdził, że on jest w ciężkim szoku, że on o niczym takim nie wiedział. Wiedział, że Sardar skądś go kojarzył, bo, bo on prowadzi 300 metrów od ich domu w Londynie swój zakład fryzjerski, więc nie wiem, być może był tam klientem, więc kojarzył tego mężczyznę. Natomiast twierdził, że o wszystkich tych rewelacjach związanych z tym, że to może być jej kochanek i że łączyły. Ją z nim jakiś bardziej zażyłe relacje, dowiedział się dopiero na początku stycznia, właśnie wskutek um, śledztwa detektywa. Natomiast siostra pani Grażyny twierdzi, że, że jest to nieprawda, że on, czyli mąż pani Grażyny, już kilka miesięcy wcześniej się z nią kontaktował i próbował się dowiedzieć czegoś na ten temat, że nie wiem, czy podejrzewał, czy już wiedział na pewno. I w związku z tym, że też pani Grażyna odwiedzała siostrę we Włoszech, to Mąż poprosił ją, by, by z nią porozmawiała, ponieważ uważał, że od jakiegoś czasu bardzo dziwnie się zachowywała. Mówiąc dziwnie, mam na myśli to, że mąż przytacza takie historie, że, że żona bardzo łatwo ostatnimi czasy wpadała w złość, że, że z jakiejś najmniejszej sprawy pierdoły potrafiła a, mu zrobić awanturę jemu czy też synowi. I on podejrzewał na początku, że ona być może bierze narkotyki, że, że jest pod ich wpływem, że być może pije. Osobiście trochę trudno jest mi uwierzyć w to, że mąż pani Grażyny był tym wszystkim tak bardzo zaskoczony. Nie wiem, ile wiedział i co wiedział, i czy wiedział, czy wiedział wszystko, czy może wiedział tylko o części. Natomiast, jeżeli żona chciała przepisać na niego dom razem z ziemią i chciała od niego 15 tysięcy funtów, no to jakby w małżeństwie, nawet jeżeli, że tak powiem, panuje rozdzielność majątkowa i małżonkowie mają osobne konta, no to to nie jest tam 100, 200 funtów czy, czy złoty, tylko to już jest potężna kwota, więc jeżeli pani Grażyna prosiła go o coś takiego, no to on o czymś musiał wiedzieć, no bo jestem przekonana, że nie jest to możliwe, żeby nie zadawał żadnych pytań, czy żeby już na tym etapie no, nie miał jakichś bardzo mocnych podejrze podejrzeń i w ogóle też dlaczego się jakby na to zgodził, no bo, bo wiemy, że oni do tego notariusza trafili, natomiast nie mogli, Sfinalizować um, tej transakcji i, i tego, tego aktu notarialnego, ponieważ nie mieli ze sobą wymaganych dokumentów. Zanim jeszcze, niestety, odnaleziono ciało pani Grażyny, to detektyw twierdził, że kobieta po prostu uciekła i że rozpoczęła nowe, nowe życie z tym właśnie mężczyzną, którego poznała w Londynie. Natomiast um, Dziennikarze dotarli do, do tego mężczyzny i, i udało im się, z tego co wiem, to z ukrycia nagrać z nim wywiad i on twierdził, że um, Grażyna bała się męża, że miała od niego od... W zasadzie to on nawet już odnosi się do niego jako do byłego męża, um, twierdzi, że ona miała na pewno um, od niego odejść, twierdzi, że się go bała i potwierdzeniem właśnie tej teorii miało być nagranie, które swego czasu krążyło po, po różnych grupach na Facebooku, i też jest cytowane, wspominane w wielu artykułach, i, i, i to było nagranie, na którym jakby słychać rozmowę Pani Grażyny i pana Czesława, i on tam w bardzo niecenzuralny sposób się, się do niej odnosi. Używano takich dość obscenicznych. Słów. Zapytany o to twierdzi, że, że, że grał na PlayStation i że żona go sprowokowała. Dotarłam też do takich informacji, że jakby ona to nagrywała, dlatego że właśnie szykowała się do, do sprawy rozwodowej i, i zbierała różnego rodzaju jakby dowody i, i dokumenty przeciwko swojemu mężowi. Sardar też nie bezpośrednio. Ale nie wiem, jakby w takich bezpośrednich słowach, ale stwierdza, że jest pewien, że to właśnie mąż pani Grażyny ma coś wspólnego z jej zniknięciem że nie wyobrażał sobie, żeby żona mogła od niego odejść i żeby jego syna mógł wychowywać muzułmanin, że używał bardzo niecenzuralnych określeń na jego temat. Co więcej, tego już nie mówi Sardar, ale to do takich informacji udało mi się gdzieś tam dotrzeć, że wielu, pani, wielu, wielu znajomych pani Grażyny potępiało jej znajomość z tym mężczyzną, dlatego że, tutaj taki cytat, że to wstyd, że ona się zadaje z ciapatym. Sardar mówi też o tym, że ma dowody na to, że Grażyna bała się męża i że przygotowywała papiery rozwodowe, nie dzieli się jednak większą ilością informacji, twierdzi, że wszystko, co wie i wszystkie dowody, które ma, przekazał policji. Um, podzielił się jednak taką informacją, że ma, ma screeny w telefonie, z których wynika, że Grażyna um, 3 stycznia wysłała do niego SMS-a, czy tam wiadomość na którymś z komunikatorów, że położyła syna spać i że idzie. Że sama idzie spać do ojca, do, do swojego ojca. I no tutaj to się w ogóle nie, nie, nie zgadza, nie klei z wersją pana Czesława, który twierdzi, że oni jakby wszyscy razem poszli spać, i kiedy on się obudził, to, to, to jego żony już przy nim nie było. Pojawia się też taka informacja, że um, mąż pani Grażyny o wszystkim wiedział. I że prosił ją, żeby jakby nikomu nie mówiła, że, że, że się rozwodzą i że sytuacja między nimi tak wygląda, ponieważ jego mama ma, ma słabe serce i może po prostu nie wytrzymać takiego stresu. I co ciekawe, te informacje podaje też właśnie Sardar. Mąż pani Grażyny został w pewnym momencie przebadany wariografem. Wyniki tego badania nie są mi jednak znane. Nie wiem, czy, czy w ogóle są znane. Jeżeli macie jakieś informacje na ten temat, to, to koniecznie się nimi podzielcie. Tak jak wspominałam, pani Grażyna miała siostrę, która na co dzień mieszkała we Włoszech i która przyjechała po to, żeby pomóc w poszukiwaniach. Siostra ponoć skorzystała wraz z ojcem z usług kilku jasnowidzów, i oni wszyscy twierdzili, no jak się niestety później okazało, słusznie, że pani, że pani Grażyna nie żyje. Um, jej siostra, czyli pani Mariola, twierdziła także, że, że właśnie żona chciała odejść od męża, że ona o tym wiedziała już od dłuższego czasu. Tak jak nam wcześniej, też twierdziła, że mąż, pan Czesław, też doskonale o tym wiedział, że już wcześniej um, pisał do niej na ten temat. Na profilu, na facebookowym profilu detektywa, coruż pojawiały się jakieś rewelacje. Po, po niedługim czasie okazało się, że kochanków pani Grażyna miała wielu, a nie tylko jednego: że uczyła się czytać Koran, że chciała przejść na Islam, że tak naprawdę oszukiwała wszystkich jednocześnie, że oszukiwała męża, który nie wiedział, że ona ma kochanków i że chce od niego odejść, że kochanków czy kochanka także oszukiwała, ponieważ ta nagroda, która została zaoferowana za. Um, jej znalezienie była wyjątkowo wysoka, więc też pojawiła się taka teoria, że być może um, tak naprawdę ten, ten mężczyzna, ten, ten kurt z Wielkiej Brytanii, nie szukał jej dlatego, że był w niej tak strasznie zakochany, tylko że chciał jej wymierzyć jakąś um, karę, że, że doszło tam do czegoś złego i teraz on jakby poszukiwał jej, ale nie do końca w takich, z takich pozytywnych pobudek. Jednym takim z ostatnich um, i bardzo tajemniczych wątków, który. Pojawił się w tej sprawie, kiedy status pani Grażyny to, to wciąż był status osoby zaginionej, to, to sprawa tego zdjęcia profilowego w aplikacji Viber. Viber to jest taka aplikacja jak WhatsApp, która służy do wymiany wiadomości między użytkownikami. No i około 18 stycznia, czyli dwa tygodnie po zaginięciu, okazało się, że pani Grażyna. Jak również jej, jej przyjaciel z Wielkiej Brytanii, byli oboje aktywni w mniej więcej tym samym czasie, i też zdjęcie profilowe pani Grażyny się zmieniło, ponieważ wcześniej, z tego co wiem, to była po prostu jej fotografia, a teraz to na takim jasnym tle był, był zlepek pięciu liter, i te litery to było SGP, MM, i pojawiły się jakby dwie teorie na temat tego, co te litery oznaczają. Pierwsza podana właśnie przez detektywa to było to, że to oznacza uh, Second Generation um, Pakistani Muslim Men, czyli jest jakby to nawiązanie do, do religii, do tego, że właśnie pani Grażyna chciała przejść na Islam. I to miało się też wiązać z terapią CBT. A terapia CBT to jest jedna z form psychoterapii. Jest to terapia poznawczo-behawioralna. I ponoć jest ona bardzo długa i kosztowna. I akurat w tym wypadku um, nie miała być jakby tak stricte terapeutyczna, tylko właśnie miała służyć przejściu na islam. Więc no to jakby oczywiście pasowało do, do wszystkiego tego, co, co, co tam sobie to biuro detektywistyczne poukładało z tych rzeczy, które, które znalazło. Natomiast um, widziałam gdzieś te screeny, jeżeli uda mi się znaleźć, to je tutaj wkleję, e, które właśnie ponoć Sardar przekazał policji e, i tam jest konwersacja między nim a panią Grażyną i z tych screenów wynika, że jakby to są po prostu inicjały i te inicjały to są kolejno właśnie S, czyli e, S jak Sardar, G jak Grażyna, P jak Patryk, czyli syn Pani Grażyny, a dwa M to było Milan i Mirko, czyli imiona, które im się podobały, czyli zakładam, że no, um, potencjalnie jakieś tam imiona ich, um, ich wspólnych dzieci, więc um, no być może rzeczywiście oni gdzieś tam planowali wspólne życie, to by, to by mogło to potwierdzać. Zanim odnaleziono ciało pani Grażyny, istniały trzy teorie na temat tego, co się z nią stało. Pierwsza była taka, że uległa nieszczęśliwemu wypadkowi gdzieś w drodze na lotnisko. Druga była taka, że została porwana. A trzecia, że no po prostu dobrowolnie się jakby oddaliła, że, że zostawiła rodzinę. W teorię numer trzy oczywiście jej rodzina nie wierzyła, bo, bo wszyscy, którzy ją znali, bez względu na to gdzieś tam co, co, co sądzili na jej temat i co sądzili na temat tej sytuacji, twierdzi, że bardzo oczywiście kochała swojego synka i że Nigdy by go tak nie zostawiła bez, bez słowa, i że po prostu by go nie opuściła. 28 lutego niestety potwierdziły się jakby najgorsze przypuszczenia: ciało pani Grażyny zostało wyłowione z rzeki. Tak więc wszystkie jakby teorie, które zakładały, że ona gdzieś tam jest i dalej żyje, no niestety nie znalazły swojego potwierdzenia w rzeczywistości, więc oczywiście powstały nowe. Teraz sam śledczy zastanawiają się, czy, czy pani Grażyna uległa rzeczywiście jakiemuś um, nieszczęśliwemu, nie, nie, nie śmiertelnemu wypadkowi, czy może jednak tutaj w jej śmierci brały udział osoby trzecie. W tym momencie zostały pobrane um, wycinki do, do badań, i w, w ciągu um, następnych kilku tygodni um, najprawdopodobniej pozwolą one ustalić, um, jaka była przyczyna śmierci. Znalazłam też gdzieś taką informację, natomiast no też nie wiem na ile jest ona potwierdzona, że podobno niedaleko miejsca, w którym znaleziono ciało pani Grażyny, ktoś podrzucił prawdopodobnie świnię. I to nie jest, nie jest żadne w cudzysłowie, tylko dosłownie po prostu została, została podłożona świnia, po to, żeby zmylić psom trop, bo rzeczywiście one gdzieś tam poszły ponoć w tym kierunku. I przez to dopiero tam jakiś czas później udało się to, to ciało pani Grażyn znaleźć. Ale tak jak mówię, być może to są tylko teo kolejne teorie spiskowe i kolejne domysły. Status na, na dzień dzisiejszy jest taki, że 28 lutego ciało zostało odnalezione, kilka dni później zidentyfikowane i 9 marca mieszkańcy, Bożencina, rodzina, przyjaciele i wszyscy, którzy gdzieś tam czuli się związani z tą sprawą, pożegnali Panią Grażynę. Czekamy teraz na, na więcej informacji na to, co się z nią stało. Podobno przy zwłokach Pani Grażyny zostały odnalezione papierosy, 20 zł, ładowarka do telefonu i ponoć jeszcze jeden przedmiot. Natomiast policja oczywiście, zasłaniając się dobrym śledztwa, Mówi o tym, że nie ujawnią na tę chwilę, co to był za przedmiot, gdyż może on być kluczowy w rozwiązaniu tej sprawy. Jeszcze taka jedna ciekawa informacja, którą udało mi się znaleźć, którą chciałam się z wami podzielić, która też gdzieś tam, że tak powiem, znajduje swoje zastosowanie w tej sprawie. Szukając różnych materiałów na temat i informacji na temat Pawła Siudaka, być może o nim słyszeliście, Paweł zaginął w Krakowie i jego rodzina oraz przyjaciele bardzo intensywnie go szukają. A w programie Alarm na kanale TVP, gdzie został wyemitowany odcinek na temat Pawła, jeden z ekspertów wypowiada się właśnie na, na ten temat, dlaczego kiedy ktoś utonie albo ciało zostanie wrzucone, czy wpadnie do rzeki, to dlaczego tak długo zajmuje, zanim te zwłoki wypłyną i bardzo długo się kogoś szuka, a potem, potem się okazuje, że ciało zostaje na przykład znalezione po kilku miesiącach i on właśnie mówi o tym, że um, kiedy ciało jakby wpada do, do rzeki, to zajmuje to pewien czas, zanim ono, że tak powiem, osiągnie pewną pływalność. To są, to są słowa, których właśnie użył ten, ten jeden z ekspertów i też, że jakby koryto rzeki, rzeka w sama, sobie, sama w sobie nie jest tak jakby prosta, że ona, że ona cały czas pracuje i że w pewnym momencie dochodzi do takiego, um, do takiego procesu, w, wskutek którego jakby ciało płynie w toni, tak? czyli nie jest ani na dnie, ani nie pływa na powierzchni, tylko gdzieś tam, że tak powiem, zostaje zaklinowane pomiędzy i, i sobie płynie. I, I wtedy po prostu jest wręcz niemożliwe, graniczy to z cudem, żeby, żeby je odnaleźć. Jeżeli ktoś z Was ma jakąś większą wiedzę na ten temat, jeżeli coś przekręciłam, to, to przepraszam, jeżeli ktoś ma jakąś większą wiedzę na ten temat, taką fachową, techniczną, to będę bardzo wdzięczna, jeżeli się nią podzielicie. No i cóż, to, to tyle, jeżeli chodzi o tę sprawę, bardzo smutną, bardzo przykrą. Jest dziecko, które zostało bez matki, jest. Masa pytań, na które nie ma odpowiedzi, mnożą się też różne teorie. Dajcie znać koniecznie, czy coś słyszeliście na ten temat i, i co sądzicie. No i żegnam się, się z Wami na dzisiaj i trzymam kciuki, żeby to jak najszybciej się wyjaśniło. I jeżeli są tutaj osoby, które są za to odpowiedzialne, to, to mam nadzieję, że, no, że poniosą odpowiedzialność za to, co się stało. Dzięki wielkie za oglądanie i, i do zobaczenia wkrótce.